Senat rozszerzył ustawę o dodatku węglowym. Według przyjętych poprawek opozycji wsparcie trafi do gospodarstw domowych ogrzewanych dowolnym paliwem. Senat poparł ustawę o dodatku węglowym. Głosowało 100 senatorów za, 98 przeciw, 1 osoba, wstrzymała się 1 osoba. Ustawę przyjęto wraz z poprawkami opozycji. Senatorowie chcą, aby 3000 dodatku otrzymywali właściciele domów ogrzewanych nie tylko węglem czy brykietem, ale także innymi paliwami, w tym pelletem. Rozciągnięcie tej pomocy także na inne formy opalania domów i pomoc najuboższym, tym potrzebującym, ma absolutnie sens. Wskazuje senator PSL-u Kazimierz Ujazdowski. Senator PiS Maria Koc przypomina, że rząd wcześniej zapowiedział projekt ustawy, który wprowadzi mechanizmy wspierające gospodarstwa domowe. Poprawki opozycji są zbyt pochopnym ruchem. Opozycja nie chciała czekać, ale to, co wprowadzili tej ustawy, no nawet nie znamy konsekwencji finansowych dla budżetu, tak? Więc jakby trudno traktować to tak poważnie. Rządowa pomoc dotyczyć może obniżenia VAT-u na paliwa wykorzystywane do ogrzewania mieszkań. Wsparcie obejmie także ciepło systemowe. Szczegóły zaprezentowane zostaną na dniach. Projekt trafi do prac Sejmu we wrześniu. Jak przypomina wiceminister finansów Artur Soboń, Polacy korzystają już z różnych form wsparcia ogrzewania swoich domów. Mamy funkcjonujący dodatek osłonowy od 400 do ponad 1400 zł, z którego skorzystało 6,8 miliona Polaków. Mamy cały czas funkcjonującą tarczę antyinflacyjną. Tarcza antyinflacyjna obniża VAT na ciepło, prąd i gaz. Artur Soboń zaznacza, że tarcza zostanie przedłużona do końca roku. Jak zapewniła w Senacie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, zimą w polskich domach będzie ciepło. Polskie magazyny gazu zapełnione są w 100%. Rząd zapewni odpowiednie zasoby węgla, zwiększając w miarę możliwości wydobycie polskiego surowca. Na poziomie działań, które bym bardziej nazwała optymalizacyjne, czyli zwiększenie, wydłużenie czasu pracy, szybszy wywóz z kopalni. Trwa import węgla drogą morską. Do połowy lipca zamówiono 7 milionów ton węgla, a wartość ta rośnie. To są przede wszystkim kierunki dalekomorskie. Na dzisiaj dominuje Kolumbia, Indonezja, ale też pojedyncze dostawy z Australii, z RPA. Ekspert do spraw energetyki profesor Władysław Mielczarski wskazuje, że mimo działań rządu węgla w Polsce będzie za mało. W tej chwili, jeżeli potwierdzi się pozytywny, nie wszystko to, co ma przypłynąć do Polski, no to może ten brak zmaleje do 5 milionów ton, ale nie więcej. Jak dodaje, rząd musi przeciwstawić się unijnej polityce klimatycznej i powracać do wydobycia polskiego węgla. Trzeba zwiększać użycie węgla brunatnego. Unijna polityka dekarbonizacji zniszczy polską gospodarkę. O ile teraz my obserwujemy brak węgla dla drobnych odbiorców i kotłowni, to za 2 lata będziemy mieli problemy już dla wielkich elektrowni. Jak podkreśla ekonomista Krzysztof Kolany, trudno przewidzieć, czy ceny węgla ustabilizują się w kolejnych sezonach zimowych, a co za tym idzie, czy rząd będzie szukał kolejnych form wsparcia Polaków. Jedyne, co możemy w tej chwili powiedzieć, że od połowy czerwca na światowych rynkach zauważalny jest jednak istotny spadek cen surowców, chociaż akurat nie dotyczy to węgla kamiennego. Notowania akurat tego surowca na giełdach światowych od wielu miesięcy utrzymują się na stabilnym, aczkolwiek historycznego punktu widzenia bardzo wysokim poziomie. Teraz ustawa o dodatku węglowym wraz z poprawkami wróci do prac Sejmu.